Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture i Skomnik Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj Wam chcę nagrać taką bardzo ważną rzecz, którą tu po prostu przeczytałam. Nie wiem, czy to od Boga, czy nie od Boga, ale może dużo z Was o tym nie wie, dużo rzeczy, dużo osób. Tragiczny koniec zabawy. Taki bardzo, bardzo ciężki temat, tytuł. Druga Królewska 2, 23-25 mówi nam o Elizeuszu. O następcy Eliasza. I pokazuje nam to bardzo, bardzo ważną rzecz, że nie wolno wyśmiewać się z proroków. Z proroków, z posłańców Bożych, naprawdę z osób, które naprawdę po prostu Boga chwalą, które robią co mogą, by po prostu Bogu dawać chwałę i Mu służyć. Oczywiście osób, które naprawdę to robią, a nie które są fałszywymi prorokami. I teraz, wiem, ten kawałek tu jakby przeczytam, to jest bardzo, bardzo mocne, więc tutaj ogólnie ktoś powie, dlaczego tak się stało. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że tak tutaj się stało, jak się stało w tym fragmencie. Pan Bóg wie, ale to pokazuje nam, że nie wolno nam wyśmiewać się z innych ludzi, zwłaszcza z proroków Bożych, ponieważ oni są naprawdę po prostu Bożymi ludźmi. Czyli jeżeli oni są Bożymi ludźmi, to właśnie to znaczy, że po prostu w nich jest Duch Boży, czyli jakbyście wyśmiewali się z Ducha Bożego, który jest w nich. Czyli dlatego wtedy sobie robimy sami, wtedy sobie, słuchajcie, po prostu robimy dla siebie krzywdę. Stamtąd Elizeusz wyruszył do Betel. Gdy piął się w górę, w drogę, piął się drogą w górę, mali chłopcy wyszli z miasta i wyśmiewali się z niego. Żwawiej łysy, krzyczeli. Wtedy Elizeusz odwrócił się w ich stronę, spojrzał na nich i przeklął ich imię Pana. Za chwilę z lasu wyszły dwie niedźwiedzice i rozszarpały spośród nich 40 dwoje dzieci. Stamtąd Elizeusz udał się w górę Karmel, a potem wrócił do Samarii. Ludzie boją się takich bardzo, słuchajcie, ciężkich, bardzo mocno, bardzo ciężkich fragmentów, bo po prostu, bo one od razu ujmują Bożych w chwale Bożej i w ogóle, a tak nie jest. Bóg coś pokazuje, że to, co robimy, to nie są żarty. Jakiekolwiek grzechy, to nie są żarty. Ja to zwłaszcza mówię do siebie, bo jestem dla siebie bardzo mocno rygorystyczna, ale chcę, byście pamiętali o tym, że to, co Bóg mówi w swoim Słowie, w Starym, zwłaszcza Testamencie, pokazywał, że Bóg naprawdę jest Bogiem miłości, w Nowym Testamencie zwłaszcza, ale też jest bardzo Bogiem, który sądzić będzie naprawdę bardzo poważnie świat. Więc jeżeli ktoś żyje w grzechu, musi go zaprzestać, musi po prostu go usunąć. Ja wierzę bardzo, że Pan Bóg wie, co robi, pokazuje to wszystko nam. I nie chcę, byśmy po prostu w tym byli, bo wie, że grzech to naprawdę mega, mega duże, mega duża rzecz, która naprawdę oddziela nas od Pana Boga. I jeżeli my tego nie zmienimy teraz, to po prostu może być już później za późno. Także chciałam Wam to powiedzieć, może nie tak zbytnio optymistycznie, ale żebyście też wiedzieli, że coś naprawdę takiego jest. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, by po prostu sobie nie lecieć w kulki, tylko naprawdę zastanowić się nad tym, w jakim miejscu jesteśmy i Boga przepraszać, chwalić Go naprawdę, bo warto. On po prostu daje jeszcze czas, daje naprawdę, słuchajcie, jeszcze czas, by naprawdę do Niego po prostu przyjść. Także Was bardzo serdecznie zapraszam, abyście mogli posłuchać pozostałe moje filmiki, udostępnić te filmiki, dać jakiś komentarz, że tutaj jesteście i co u Was się w ogóle dzieje, słuchajcie. Zapraszam tak samo też na stronę moją na Facebooku, tam jest ta strona, gdzie dodaję tak samo te filmiki. Może już teraz nie wszystkie, ale tam też możecie w razie co do mnie napisać, gdybyście mieli jakieś pytania. Bądź na stronę mailową, na maila raczej, nie na stronę mailową. Tam tak samo Wam odpowiem na Wasze pytania, ponieważ Bóg chce, byśmy ze sobą rozmawiali i mogli po prostu razem działać. I co jest najfajniejsze, teraz to, słuchajcie, spojrzałam i to jest niesamowity widok, przepiękny widok, że pomiędzy chmurami, które tu mamy, przebijają się takie, słuchajcie, fajne promienie słońca. Po prostu to jest, no, po prostu przepiękny widok, słuchajcie.
Także jak coś, to Was serdecznie pozdrawiam w Bożym imieniu Jezusa Chrystusa, aby teraz Pan Bóg Was błogosławił i abyście teraz mogli po prostu żyć z Nim i wszelkie utrapienia, które Was po prostu męczą, aby teraz odeszły w imię Jezusa Chrystusa od każdej z Was, od każdej z tych osób, które teraz mnie tu słuchają. Także do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Z Bogiem.